Jeszcze trochę posiedzę na tym zimnie i jutro na Eneksa pojadę, ale do łóżka chorować. Nie wszyscy w domu chorują, a ja dzisiaj no całe 2 tygodnie na tych mrozach to wszystko ogarniam. Dalej kontynuacja, słuchajcie, tematu budowa paneli na elewacji, montaż, takie sprawy. W komentarzach bardzo dużo informacji, bardzo dziękuję. Ja tutaj dzisiaj kombinuję, myślę, jak to wszystko zrobić, no bo może tak, temat taki, że ja mam, jak wezmę, o widzicie tam te panele, jeszcze te dwa do kupy, one do, pod MPP trackera już, no pod regulator praktycznie do ściągnięcia, to mam 16 wolnych paneli i coś trzeba tym zrobić, żeby to ani nie zostało, ani nie było do wyrzucenia, że tam z jednym nie kombinować, bo tam pasuje mi założyć większe panele, szersze, a niższe akurat kiedyś do przodu. I tutaj temat właśnie, ile tu upchać, bo było dużo właśnie komentarzy, żeby wyjść na zewnątrz dachu i w ogóle tu konstrukcję zbudować całą, tylko ja to nie widzę sensu tej konstrukcji budować, to jest kupa roboty, kosztów też jeszcze dosyć sporo, bo tak się wydaje, tutaj coś postawić, ale to trzeba wzmocnić, wyjść. Jak zacząłem tutaj mierzyć dokładnie już wtedy, bo panel ma 1 cm plus 4 cm jeszcze na klemy, to mi wychodzi wszystko, drugi rząd mi, pierwszy rząd mi wychodzi w miarę dobrze, drugi już mi poza dach wychodzi tutaj rogiem, trzeci też trzeba było upychać, powiem wam, kurde, uzyskam te dwa panele więcej, a orobię się jak głupi i tyle, tak naprawdę, także nie wiem, czy to jest finalny temat, ale jednak stwierdziłem, że lepiej mniej, a bez cienia. I tak, słuchajcie, bo tak, pierwszy temat to jest taki, o teraz już w ogóle zacienione, dach wypuszczony 45, zacienienie robi, jedna sprawa. Ktoś mówi, wyjdź do przodu, dobra, wyjdę do przodu, ale ja tutaj mam z rana tego gościa. I ten gościu mi tutaj w zimie ścieli cieniem, zanim ten cień przejdzie, tam pójdzie, to mi wali też po panelach, także nie wiem, czy ten pierwszy panel o tym zaraz nie dostanie, zobaczymy. Czyli jak na razie myślę, na tą ścianę 8 paneli, czyli 4 pierwszy rząd, później będzie 3 drugi, przesunięty oczywiście, i trzeci będzie jeden tylko panel, bo dwa, jak mierzyłem, wyszedłem do góry, to żebym jak to nie upychał, to zawsze mi rogiem jakiś cień będzie łapał. Kurde, powiem wam, no szkoda, nie szkoda, ale nie ma co upychać. Ja tak mówię, wolę mieć wszystkie w słońcu cały czas, niż z jakimś cieniem się naciągać. Ale już wam mówię, dlaczego nie chcę aż tak kombinować. Bo mi pasuje dalej te kierunki dwa zrobić. Ten południowy wschód mi pasuje, tam mam południowy wschód. Trackery oczywiście jeden i drugi też z automatu się ustawiają, bo tej energii zawsze z rana trzeba najwięcej, nie? Rozładowane magazyny mamy, no wszystko, prawda, pompa ciepła jak pracuje i ogólnie to z rana, jak to słonko przyświeci, to pasuje łapać go jak najwięcej. No i z rana też tego, to słońce, teraz nie mam mgieł albo innych rzeczy, ale jednak jakieś takie czyściejsze, mocniejsze to słońce jest. Także z, w tym kierunku jest maksymalnie, no ale jeszcze by po południu pasowało złapać. No po południu, która jest teraz? 16, mamy... A mamy 16 lutego. Widzicie, to słonko tutaj już jest. Słonko już jest, zobaczcie, nisko. I tak, myślałem sobie, że może wejdę na górkę. O, będzie lepiej. Myślałem jeszcze, myślę, tu się zmieszczę. Tak 8 paneli, bo mi zostało 8 paneli, prawda? Stodoła ma 15,5 metra, kurde, nie zmieszczę się. Żeby nawet wyszedł konstrukcją do przodu, o widzicie jak słońce teraz pada, ale już z tych wszystkich drzew cieni jest, no te drzewa tutaj to jest do obcięcia, nie ma problemu, by obciął. No zostaje ten dach. Kurde, tylko tu jest 35 stopni. I tak cały czas się biłem z myślami, żeby tutaj poupychać, ale jednak jest wąska szczelina. Musiałbym te panele należąco, bo na wysokość to mi 2 metry wyjdzie gdzieś tutaj, żeby wyjść od dachu, bo można by zrobić taką konstrukcję, że o, po prostu albo supy od góry do dołu, albo wyjść, tylko dalej jest kombinacja, nie? Stwierdziłem jednak, że te drugie 8 paneli pewnie pójdzie na dach, oczywiście w pionie. Dach ma, przypominam, 15,5 metra, czyli mamy 8 paneli. Słuchajcie, tam mam jeszcze 6 paneli, czyli 8 dodać 6 to jest 14 i tam myślałem dołożyć 3, jak ściągnę pompę ciepła, ale
Można zrobić tak, że zamontowałbym teraz te 8 paneli, albo nawet ściągnąłbym tamte i zamontował jedne z drugimi 14 paneli. I tutaj mi się 14 zmieści w pionie. I wtedy przy 14 panelach miałbym 700 V na stringu, także taki maksymalny dla DEA ogólnie. I byłoby ile przy 14? Kurde, nie policzę w głowie. 400 W panele, przy 10 jest 4 kW, to jest 6, 5, 60 kW by było. I po czasie może można by było jeszcze drugi string dołożyć dołem, bo tu jest 5 metrów, czyli ja bym zajął tylko 2 metry. Ale powiem wam, kurde, nie wiem, biję się z myślami, bo tak, wtedy kiedy trzeba tej energii, to wiecznie będzie mało, prawda? Miałbym już te dwa kierunki, no może bym tam dołożył, tylko trzeba by było chyba tutaj falownik zamontować, po prostu zwykły gridowy i polecieć do domu, zamiast stringami lecieć do domu, to polecieć pod deje, pod mikroinwerter się zapiąć i nie kombinować, bo no mniejsze straty, no bym widział, ale to tak z drugiej strony, jak już rota przekopię, to też można stringi powrzucać, bo tu będzie 700 V na stringu, także strat nie wiadomo jakich nie będzie. Tutaj będzie 8 paneli, to mamy 400 V, czyli jakieś 350 pracujących, tu też jakieś będzie 650 pracujących V, także już tych strat nie wiadomo na jakich nie będzie, na, ja wiem, tutaj 20 metrów tego kabla mniej więcej. Tutaj mam z jednego tragera 35, z drugiego ma 55 metrów i wszystko działa. Tak jak mówiłem, ja się nie upieram na tą fotowoltaikę i jak czasem warto, że tak powiem, przepalić się, jak ją ma się oczywiście możliwość, zapalić w piecu, załadować bufor i te, co tutaj tam 30-50 kWh złapie z tego słońca, to jednym buforem tak naprawdę załaduje, czy dwoma paleniami i wyjdzie o wiele taniej. Także temat jak na razie taki, robię na tym co mam, na tych panelach co mam i chyba tak zrobię właśnie, że albo nawet tamte panele wymienię już, tylko teraz dokupywać nie ma sensu. Można by było zamontować, porobić mostki, wszystko i później ewentualnie tylko te panele te stamtąd przenieść, po prostu później tutaj domontować. Oczywiście jak się skończy ten metering, a tam już wtedy zamontować 9, pewnie może większej mocy, tylko dalej w tych rozmiarach 2 metry na metr. Tak mi się wydaje, że chyba będzie najlepiej. Także finalnie zostanę chyba przy tym, że jak na razie tutaj 8 paneli, tutaj na razie nic, bo tu jest więcej roboty. Ja się lękam wysokości, także muszę sobie rusztowanie zbudować, wszystko. Reszta będzie paneli leżeć, ale też jakby było na przykład tutaj 8 i tutaj 8, to mogę to spiąć później w jeden string. Centralnie na diodach i też by to fajnie hulało. No będę widział. Tak jak na razie plan jest taki. No i jak się oczywiście nie rozchoruje, to się widzimy na aneksie, a jak się rozchoruje, to łykam się jakiś prochu, może jakoś tam ogarnę temat. Dobra, spadam do domu. Szczęście, zdrowie, pomyślności. Tak chciałem przekazać. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak na razie lecimy z tematem dalej.